znajduje się przy niemieckiej autostradzie. Widziałem z autostrady jeden opuszczony domek. Właśnie próbuję dojść do niego. I słuchajcie, zauważyłem coś dziwnego. Zobaczcie sami. Przed chwilą odleciał tutaj jakiś gigantyczny ptak i pewnie tu wróci. Zobaczcie po co. Tutaj mamy jakiś kawał mięcha. Nie wiem co to za zwierzę. Zwłoki są porozrzucone na kilku metrach. Muszę się stąd wydostać. Zobaczcie sobie bliżej. To wszystko, które sobie tutaj podjadało. O właśnie. Najprawdopodobniej orzeł bielik. Chyba tak. Pewnie tutaj wróci po to. Dobra. Ja lecę poszukać tej chaty. Wyszedłem na pole. Zobaczymy, czy będzie dojście do niej. Na razie jej stąd nie widać. Kurde, nic tu nie widać. Kompletnie nic. Tu jest jakaś furtka. Być może jestem cały w jakichś kolcach. Tak jest, docieramy. Moi drodzy, udało się. Chatka, którą widziałem z drogi, znajduje się tutaj. Spróbujemy zejść tam teraz na dół. Tutaj mamy chyba wejście. Co tutaj jest? Zobaczmy najpierw, co znajduje się tutaj. Odwrócimy kamerkę teraz. Nie ja tu jestem ważny, a raczej obiekt. O proszę. Wychodek, ale jaki stylowy. Gąsior. Można by spokojnie pędzić bimberek lub winko. Dobra. Idziemy zobaczyć tutaj. Tu są schody, tam są schody. Nie wiem, dobra. My wejdziemy tędy. Zobaczcie, dziura w dachu. Na 100% wszystko będzie podtopione w środku. No powiem wam, że widoki całkiem fajne. Wokół las.
cisza, spokój. Można by się tutaj odstresować od zgiełku miasta. Powybijane szyby. Zaraz zajrzymy do środka. Tutaj mamy część kuchenną. A tutaj? Tutaj trzymano mniej potrzebne rzeczy. Tutaj chyba też. Tutaj drugi kubelek. Czyli tamten wychodek, który widzieliśmy wcześniej, mógł należeć do innej chatki. Sprawdzę, może jest tutaj jeszcze jedna. Dobra. Weźmiemy sobie latarkę. Plecak zostawimy tutaj. Nie sądzę, żeby ktoś tutaj przyszedł. Wbijamy do środka. Teraz powolutku, spokojnie. Jesteśmy w części kuchennej. Widzę, że tutaj ktoś balangował sobie i to nieźle. Troszkę wyposażenia jeszcze mamy. Nie da się otworzyć za bardzo. Czajnik. Aluminiowe łyżki. O. Tutaj trochę więcej wyposażenia. Garnuszki. Czy tędy przejdziemy? To jest główne wejście. Docieramy do sypialni. Wszystko już porozwalane, szkoda. Więc tutaj była sypialnia. Sypialnia. Dwa fotele do siedzenia. Obiekt w zasadzie niewielki, ale myślę, że warto było tu zajrzeć. Co tutaj? Może coś w stylu kuchni chyba. Takiej małej kuchenki. Co to za talerze? Made in Germany. Ten jakiś starszy, ale też niemiecki. Ciekawe, czy coś w szufladach zostało. Noże. A to co? Wieszaki.
jak widać, niewiele zostało. Tutaj było pierwotnie wejście chyba z samego dołu. Tak, tu jest kolejna brama. Schody ciągną się aż na dół. Ciekawe jak daleko. Pewnie aż do samej drogi. A tutaj co mamy? Tu chyba kiedyś też była jakaś altanka. Jeszcze coś tam jest. Czemu miały służyć te pomieszczenia? Kurde. Dziwne miejsce bardzo. Nic tutaj nie ma. Schody na dół. Prowadzą na sam dół, a na dole bramka. Czyli najprawdopodobniej tędy wchodzili byli właściciele. No cóż, po całej ich posiadłości zostało tylko tyle. Tamta chatka przynajmniej jeszcze stoi. Ta już została rozebrana. Moi drodzy, wyprawa była dość krótka. Jednak byłem bardzo ciekaw, co się znajduje na tym wzgórzu. Jechałem dokładnie tam, gdzie te tiry widać z daleka. I zauważyłem właśnie tą chatkę. Bardzo fajne miejsce. Fajnie było się oderwać trochę z trasy. Jadę już 7 godzin. A przede mną minimum jeszcze raz tyle. No dobra, może 5. Coś koło 5 godzin i wyląduję w Polsce. Po drodze może jeszcze znajdę coś ciekawego. Jeśli tak, to na pewno zajrzę. A dzisiaj żegnam się już z wami. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nie przeoczyć żadnego mojego odcinka. Na razie widzimy się znowu. Trzymajcie się.